Po niedawnych odcinkach na temat czasu przeszłego w języku niemieckim, jedna z subskrybentek zapytała, jak powinna brzmieć forma przeszła od słowa finden, znajdować. A dokładniej, czy w mowie Niemcy używają tej formy prostej, czyli ich fand, czy może powiedzą ich habe gefunden, czyli użyją tej formy złożonej. Odpowiedź na to pytanie jest nieco przewrotna, bo. Obie formy ich fand i ich habe gefunden używane są w niemieckim w mowie. Jest jednak między nimi bardzo ważna różnica, o której warto wiedzieć, i o niej opowiemy sobie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Słowo finden ma tak naprawdę dwa znaczenia. Jednym z nich jest znajdować, a drugim sądzić lub uważać coś na jakiś temat. Na początek zajmiemy się tym pierwszym znaczeniem, czyli znajdować. Możemy powiedzieć na przykład: Ich kann meine Brille nicht finden, czyli nie mogę znaleźć moich okularów. Ich kann meine Brille nicht finden. Możemy też powiedzieć Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Czyli nie mogę znaleźć mojego klucza. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Słowa finden w znaczeniu znajdowania możemy używać też w pytaniu, na przykład wo. Kann ich eine Bank finden? Czyli gdzie mogę znaleźć jakiś bank? Wo kann ich eine Bank finden? I kiedy mowa o tym znaczeniu czyli o znaczeniu znajdowania czas przeszły od słowa finden to ich Habe gefunden, czyli znalazłem ich habe gefunden. Czyli ten czas przeszły tworzymy za pomocą słowa haben, czyli jest to ta forma złożona. Na przykład ich habe meine Brille gefunden, czyli znalazłem moje okulary, ich habe meine Brille gefunden. Albo ich habe meinen Schlüssel gefunden, znalazłem mój klucz, ich habe meinen Schlüssel gefunden, czy też ich habe eine Bank gefunden. Znalazłem bank. Ich habe eine Bank gefunden. Jednak słowo finden, tak jak wspomniałem, nie oznacza tylko znajdować, ale też uważać, sądzić coś na jakiś temat. Na przykład, jeżeli zjemy jakieś wybitne danie, możemy powiedzieć ich finde das Essen leka, czyli uważam, że to jedzenie jest pyszne, lub dosłownie znajduję to jedzenie pysznym. Tak dosłownie mówią Niemcy. Jeżeli komuś ta forma wydawałaby się nieco dziwna, nieco nienaturalna, to zauważcie, że w języku polskim, jeszcze może trochę ponad 100 lat temu, również słowa znajdować używaliśmy do tego, żeby powiedzieć, że uważamy coś na jakiś temat. Na no, w niemieckim w tym znaczeniu, czyli uważania, sądzenia czegoś na jakiś temat, ciągle jeszcze użyjemy słowa finden. Dlatego na przykład, jak żona zaprezentuje nam się w swojej nowej sukience, może zapytać: Wie findest du mein neues kleid? Czyli jak znajdujesz moją nową sukienkę? Jak ci się podoba moja nowa sukienka? Wie findest du mein neues kleid? A jak jakiś dowcip będzie rzeczywiście zabawny, możemy powiedzieć: Ich. Finde das lustig. Czyli uważam, że to jest zabawne. Znajduję to zabawnym dosłownie. Ich finde das lustig. I teraz uwaga, moi kochani, forma przeszła od słowa finden w znaczeniu uważać, sądzić coś na jakiś temat. Forma przeszła używana w mowie to ich fand. Czyli uważałem, czy też moim zdaniem coś było jakieś w przeszłości. Czyli na przykład, jeżeli uważamy, że coś było zabawne, czyli że coś w przeszłości było zabawne, powiemy Ich fand das lustig. Czyli moim zdaniem to było zabawne. Ich fand das lustig. A jak wróciliśmy z imprezy, na której było smaczne jedzenie, możemy powiedzieć. Ich fand das Essen lecker. Czyli moim zdaniem jedzenie było smaczne. Lub innymi słowy, dosłownie, znalazłem jedzenie smaczne. Ich fand das Essen lecker. W porządku, kochani. Czas na ćwiczenie, no bo to praktyka czyni mistrza. A zadanie na dzisiaj brzmi następująco. Jak powiecie. Moim zdaniem jedzenie było zbyt ostre, używając słowa finden w czasie przeszłym. Czyli jeszcze raz, moim zdaniem jedzenie było zbyt ostre, czyli ich mm, mm, das Essen zu leka. Wasze odpowiedzi zapiszcie w komentarzach, a w piątek zajrzyjcie na nasze social media, na naszego Facebooka czy też YouTube'a, bo tam podamy poprawną odpowiedź. Czas na podsumowanie. Dzisiaj omówiliśmy sobie słowo finden. Finden ma dwa znaczenia: znajdować oraz uważać lub też sądzić coś na jakiś temat. Forma przeszła od tego pierwszego znaczenia czyli znajdować to forma złożona, z haben czyli ja znalazłem ich habe gefunden. Natomiast forma przeszła od tego znaczenia uważać lub sądzić coś na jakiś temat to forma prosta. Ich fand, ich fand das lustig. Moim zdaniem to było zabawne. Już za chwilę cytat ze słówkiem odcinka. Jeśli to nagranie było dla Ciebie pomocne, daj łapkę w górę, zasubskrybuj i kliknij w dzwoneczek. Dzięki temu nie ominie Ciebie żaden nowy odcinek. Podobają Ci się nasze lekcje niemieckiego i chcesz pomóc nam się rozwijać, udostępnij to nagranie. A jeśli chcesz otrzymać za darmo materiały do nauki niemieckiego, wejdź na stronę zapytajwoliglote.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję. Ich glaube jeden, der die Wahrheit sucht. Ich glaube keinem, der sie gefunden hat.